No siemanko. Siema. Jesteśmy na Mazurach. Jesteśmy na zawodach. Jesteśmy na kolejnych zawodach służb mundurowych. II Mistrzostwa Polski. 3, 4. I ekipy już ruszają, więc widzimy się na miejscu i wszystko wam opowiem, bo już mi się teraz nie chce, bo jest już zamieszanie. Wiadomo jak to rano. Pakowanie, sranie, bo wczoraj nie było na to czasu. Także widzimy się już na mecie. Mikuś, będzie dobrze? Najlepiej. Po zwycięstwo, panowie, po zwycięstwo. Dwadzieścia 27, 28, start. 28, start. Nie kuś, nie kuś. Start. Brawo ja! No i teraz oficjalnie, siemanko, cześć, witajcie. Witam was na kolejnych zawodach. Ten sezon to jest istny Armagedon zawodniczy. Startujemy chyba już w 4 zawodach, albo 3, już nie wiem. Więc wchodzimy w ten etap rywalizacji po prostu z innymi ekipami. Mikuś już szuka ryby, a ja opowiem wam, gdzie dzisiaj się znajdujemy. Mianowicie, znajdujemy się dzisiaj na zawodach, na drugich Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych nad jeziorem Orzysz. Będziemy rywalizować z... Ile tam teamów było? 50... 50 plus teamów jest tutaj na zawodach, więc frekwencja w tym roku jest dużo wyższa niż w tamtym. W tamtym roku chciałbym wam przypomnieć, że zajęliśmy 2 miejsce, więc zostaliśmy wicemistrzami na tych zawodach, z czego bardzo, ale to bardzo mocno się cieszymy. W tym roku nie ma oczywiście żadnej presji, my tylko i wyłącznie sami sobie ją robimy, ale to trzeba sobie robić sami presję. Jeżeli chce się jakieś tam wyniki osiągać w każdej dziedzinie, to trzeba sobie robić lekką presję. A więc co, no jesteśmy na tych zawodach, będziemy łowić tylko i wyłącznie szczupaki, bo tak sobie plan założyliśmy. Zobaczymy jak to będzie. Oczywiście okoniówki mamy w pogotowiu, tak żeby w momencie kiedy wyjdzie ten okoń na żerowanie, a my to zobaczymy, no to wtedy szybko okoniówka, pach i może jakiegoś oksa uda się ściągnąć. Nie będę wam więcej opowiadał, wszystko dowiecie się z filmu. Trzymajcie kciuki, no i mam nadzieję, że po zwycięstwo, no bo takie mamy. No, marzenia to może dużo powiedziane, ale takie mamy ambicje po prostu, żeby wygrać te zawody i żeby pokazać, że to nie był przypadek, te drugie miejsce. Jak będzie, zobaczymy. Być może się obsramy po prostu. Wrócimy do Warszawy z podkulonym ogonem, ale mniejsza z gadaniem. Zostało do startu zawodu, zostało 2 minutki, także ja już się z wami żegnam. Wrzucam was na GoProsa i mam nadzieję, że bardzo, ale to bardzo szybko widzimy się przy rybie. Mikuś, chciałbyś coś dodać? No co, no... Latarka, tak? Latareczka. Target Brothers. To jest... W tamtym roku bez latarki łowiliśmy. Tak, w tamtym roku tylko i wyłącznie łapa, w tym roku technologia. Zobaczymy jak to będzie. Życzcie nam powodzenia. Godzina 8:00. 3, 2, 1, start zawodów. Także zaraz zaczynamy. Pyk, szybciej do fach. No słuchajcie, jest 9:15, a my jesteśmy bez brania, bez ryby. Jest tragedia. Mikusiu. No widzowie, miałem branie, w końcu miałem branie, już kombinujemy. Kombinuję, zmieniam cały czas te przynęty. I teraz taki bultis, stary bultis, który dawał mi dużo naprawdę ryb. Pierwsze branie, godzina 9:58. Słabo, słabo, słabo. Mamy rybkę? Spadł. O, już nie mamy rybki. Bardzo dobrze. No, to jest może podsumowanie dzisiejszego dnia. Tak właśnie, widzowie. Zmieniliśmy sobie na obrotówki, żeby coś zapunktować. Mówimy, kurczę, przypłyniemy tu. Może coś się uda. Ale no niestety nie udało się. Mikuś. Niedobrze. No niedobrze, bo dobry był. Ze szczytu. W końcu jest szeregowiec, ratuje tyłek. Ale glut. Ale glut. Dobra, Mikuś. Szeregowiec, mówiłem, ten kolor. Nowość. Szeregowiec. I cały dzień nic. Cały dzień nic. Jak? Ale morale nam poprawi. Ale morale poprawi. Pultis nic nie daje. Wszystko. Nie no, 4-5 ma, no. Trzymaj. No, bierzesz ten? W końcu Mikuś. Szeregowiec nowy. Jest rybka pierwsza. No nie ma co męczyć do wody. Jak do wody? No daj go do tego. My tutaj przygotujemy wszystko. Miarka, w końcu miarka. Kurde, w końcu ona się przyda. Oczywiście miareczkę moczymy. Cały dzień była nieużywana. Także trzeba ją zmoczyć. Pyk, pyk, pyk. Majster! Ale nam ciśnienie zeszło, co? Nie powiesz. Ile? 1150. Gadki. Woda. Ile miał? 50? 58? 58. Poszedł. Pięknie. Michał miał farta. Przed chwilą wyciągnął, to niech rzuca. Może to jest coś ze mną nie tak, no. Może tak być. Będzie pudło. Pudło? Ale jest przypadek. No to dawaj. To jest dosyć blisko. No słuchajcie, ta rybka uratowała nas. No bardzo. Powiem wam, że morale mieliśmy bardzo, ale to bardzo słabe. No i Michał zrobił robotę szeregowcem, jakimś nowym, jakiegoś nowego szeregowca odlał. No i zrobiło się. Także fajnie, no. 1127 miejsce, o. 27 miejsce na tę chwilę jest. Jeszcze się chwilę tutaj pokręcimy, 10 minut jakieś. Wrócimy sobie kawałek tamtą stroną i potem lecimy chyba na górkę. Jeszcze może zapunktować czymś. No już wcześniej taki plan się pojawił w głowie. No i może warto z niego skorzystać i spróbować swoich sił po prostu na górce. Może jakiś okoń, może jakiś szczupak ledwo co wymiarowy. Ostatnia godzina została. 14, nie wiem czy widzicie, pewnie nie, 14 wybiła. No i podjęliśmy decyzję, że stąd co startowaliśmy, przypłynęliśmy tutaj, obczaić ten teren, no bo tak naprawdę nigdzie nam, że tak powiem, no nic nie wyjeżdżało oprócz tej jednej ryby, którą widzieliście. Podjęliśmy taką decyzję, że robimy sobie jeszcze w toni, szukamy i może jeszcze skoczymy na pobliską jedną górkę. No i aby złowić tą jedną jeszcze rybkę. Ta jedna rybka będzie, no dużo nam może dać, bo nam może dać tam nawet i czub pierwszą dziesiątkę chyba, tak Michał? No pierwszą dziesiątkę, obecnie zajmujemy 30 miejsce. Lipa bardzo, no ale no cóż zrobić, no nic nie zrobisz, no tak to jest czasami, że ryby no, nie chcą współpracować z niektórymi załogami, no i tym razem trafiło to na nas, no i tyle, no nic więcej nie mogę powiedzieć, no bo tak naprawdę próbowaliśmy wszystkiego, duże gumy, małe gumy, oczojebne kolory, naturalne kolory, 18, 20, 15, 12, no 10, no wszystkiego naprawdę próbowaliśmy i ale no niestety no jak nie wychodzi to nie wychodzi. No Michałowi jeszcze jedna ryba spadła, nie wiem czy to się udało nagrać czy nie. Prawdopodobnie był to okoń. Okoń, bo biłek okoń. No Michał też tam tak mówi, że to okoń, więc no cóż zrobić, no nic nie zrobić. Walczymy dalej, nie poddajemy się do ostatniego rzutu, do ostatniej minuty wojujemy. Koniec. No ale dnia pierwszego. Tak? Dnia pierwszego, tak jest. No co, no trudno. Mamy nawet nie wiem, którą tam lokatę, 32 mieliśmy ostatnią. Może ktoś nas wyprzedził. Mniejsza z tym. Już jest i tak po jabłkach. No jedna ryba tylko i to jest lipny wynik. No, nie ma co. Jutro co, no możemy albo sobie pójść na ilość, żeby po prostu sobie połowić, albo walczyć o big fisha. Zobaczymy. Jeszcze planu nie mamy. Obgadamy to sobie na spokojnie, ale ogólnie rzecz biorąc, no i tak już raczej pozytywnie tych zawodów raczej zaliczyć nie będziemy mogli. No nie no, chyba że to walniemy big fish, jakbyśmy rano walnęli big fisha szczupaka, to później jeszcze big fish okoń. No nie, to niemożliwe chyba, moim zdaniem. Wszystko jest możliwe w wędkarstwie, wszystko. Więc może się uda. A tymczasem zmykamy na zakończenie dnia pierwszego, zjeść ciepły posiłek. No i co, widzimy się jutro, także trzymajcie kciuki jutro, może jutro pyknie. A może was zaskoczymy, a może po prostu będziecie mogli się z nas śmiać w komentarzach, że nie pykło, no ale trudno. Drugie Mistrzostwa Polski w wędkarstwie spinningowym służb mundurowych. Witamy was bardzo serdecznie. Pierwszy dzień kapota, bardzo kapota. No słabiutko, ale mamy wewnętrzne zawody, tak? Pierwszy dzień robiliśmy z live'em, drugi dzień robimy bez live'a, więc zobaczymy co jest lepsze, tak? Każdy mówi, że niby z live'em to się ma przewagę, a tu taka kaplica, że z live'em 34 miejsce. Tak jest, 34 miejsce po pierwszym dniu, jeden szczupak 58 cm, co mogliście zobaczyć. Dramat, no ale co, nie ma co. Przyjęliśmy złą taktykę. Nie byliśmy na treningu, więc wszystko to wychodzi teraz na zawodach. No i co, nie będę wam przedłużał, bo zostało nam 4 minuty do startu, więc musimy się przygotować. Dzisiaj łowimy bez live'a. Cel okoń, szczupak, no i po prostu złowić ryby, żebyśmy mieli lepsze miejsce niż dnia wczorajszego, czy dnia poprzedniego. Nie wiem, jak to nie będzie ciężkie, tak? Zobaczymy, walczymy dalej. Niedziele są słabsze, to wiemy, ale my mamy inną taktykę niż wczoraj, więc może coś nam wyjdzie. Fajnie by było, żebyśmy troszeczkę podskoczyli w górę w tym rankingu klasyfikacji generalnej na sam koniec. Na pewno będzie to no, takie lepsze niż te 34 miejsce po prostu. Także trzymajcie kciuki, no i do zobaczenia i mam nadzieję, że będziemy się widzieć przy pierwszej złowionej rybie i pierwszą złowioną rybę mam nadzieję, że będzie to bardzo, bardzo szybko. Także życzcie nam powodzenia, widzimy się już niebawem. Ale łódek tam wyskoczyło. Zobaczcie ten łódek. Ja. No dobra, no pierwszy rzut, tak? Drugiego dnia. Na górce się nic nie działo, także team trzcinka. Obrotóweczka. Swimming. Swimming baby. I lecimy. Spróbujemy. O, tam jeszcze rybki są, zobacz Michał. Widzisz? Nie no, widzowie, nie uwierzycie. Właśnie się coś wydarzyło, Michał złowił okonia. 22 cm. 21, sorry. Mamy go w podbieraku, ale przed chwilą Michałowi odprowadził kolejny okoń obrotówkę, więc i ja porzuciłem kasta i rzucam obrotową. Zobaczymy, może coś się wydarzy. No fajnie jakby, kurde, coś tam, wiecie, potargało wędką. No nie powiem, że nie. No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Żeby ci nie uciekł, Michał. Tak, taki okonek. Oj, oj, oj. Ile on tam będzie miał? Wstyd takiego mierzyć. Przytrzymać ci? No, bolane są. Ale identyfikator. No. 20 ile tam będzie? 1. 21. 21 i coś. O, Michał ma kątka. Uuu, jaki wielki. Mazurski. Jak z bachotka. No, jest rybka. Jezu, jaki szczur. No ale dobra, no jest, jest. Znowu szeregowiec. Znowu szeregowiec. Miał się spać. Konor uratowany drugiego dnia. No brawo Mikuś, brawo. Jest. 1150. 1150 albo 1050. Dobrze, no które mamy miejsce? Nie chcę wiedzieć. 53. 30. Ale warto powiedzieć, że wróciliśmy do live'a, tak? Tak, właśnie, wróciliśmy widzowie do live'a, bo już nie mamy po co już szukać po tych kontach, wiecie o co chodzi, płytkich rzeczach i wróciliśmy do live'a i jednak się opłaciło, przynajmniej wyjechał szczupak. Także jesteśmy na głównym plosie, no i szukamy tych szczupaków, szukamy. 19 miejsce. 19 miejsce. Oby było lepiej niż wczoraj. Wyniki na całych zawodach 33.